Będzie, to zapowiadam, że będzie trochę przełączenie z racji tego, że tutaj dużo tego materiału i to mi się tak trochę zaczęło rozpadać, ale generalnie moja prezentacja w miarę lekkiej formie postaram się opowiedzieć, co doświadczyłem i zaobserwowałem na moim postdoku w Japonii. To był postdoc w ramach JSPS w laboratorium profesora Morita w Nagoi w Japonii. No więc, co to jest JSPS? JSPS to są w różnej formie generalnie postdoki, czyli rzeczy, które można robić po doktoracie, ale też są, na które mogą ludzie na ostatnim roku doktoratu przejść. One mają różne formy. Ja miałem formę krótką. Te krótkie są pomiędzy 1-12 miesięcy. U mnie to były 2 miesiące, są też długie i to jest 1-2 lata. I wszystko jest sponsorowane przez Japan Society for Promotion of Science. To Japan Society Promotion of Science to jest taki miks naszych paru instytucji, takich jak NAWA, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma za zadanie głównie wspierać japońskich naukowców w jakichś działaniach, ewentualnie wspierać badaczy, którzy chcą w Japonii robić naukę. To jest ciekawa forma. Od strony JSPS-u dostaje się bilet lotniczy i dostaje się taki grant, który się nazywa, generalnie to jest travel grant, pozwala się tam utrzymać z jakimś tam bonusem. Pewnie zależy od tego, w jaki ktoś sposób zarządza swoimi pieniędzmi, ale no, to jest w granicach aktualnie, zależy jaki kurs jena, ale około 15 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz spadło także około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Ta pani pozwala się po prostu przez ten czas bez szaleństw utrzymać. No więc sam mój postdoc miał się zawrzeć 2 lata temu. W ramach COVID-19 to wszystko się przesunęło, ale o tyle to było dobrze, że mogłem się trochę bardziej przygotować, na też zrobić jakiś przegląd literatury związany z tematem mojego postdoka, czyli z określeniem skupienia rehabilitowanej osoby z wykorzystaniem urządzeń typu EDGE. To był taki połączony temat, on był związany i z tym, żeby trochę zrozumieć, czym to skupienie jest. To skupienie to tłumaczę na polski, po angielsku to jest attention. Ale tych typów skupienia jest bardzo dużo, to ja o tym wprost nie będę mówił na tej prezentacji. No, rzecz w tym, że chcemy zobaczyć, jak taka osoba po udarze, które sobie ćwiczy, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ona jest skupiona na tym, co robi, czy nie. No i to gdzieś sobie śledziłem przez te 2 lata, to miałem ileś spotkań z zespołem profesora Morita, też udało się w jakimś stopniu zaangażować w to studentów profesora Morita, no ale w sposób zdalny. Tutaj, nie wiem, czy wiecie, ale przez jakiś czas była koleżanka u nas na wymianie studenckiej w czasie COVID i to była wymiana studencka w formie zdalnej. Także takie coś mieliśmy, ale ja jak już przyjechałem, to byłem bardziej po prostu, nie, mniejszy czas było na wdrożenie w ten temat. Teraz dla głównie pewnie mojego zespołu, to jest dlatego, że już parę razy do nas profesor Molita przyjeżdżał. Myślę, że tutaj osoby, które słuchają to na żywo, to znają profesora Morita i profesora Sato, ale jest to grupa badawcza, która się skupia na robotach i teraz w przypadku profesora Morita są to głównie urządzenia rehabilitacyjne. Szczerze mówiąc, oprócz urządzeń dla osób starszych i po udarach teraz nie ma, ale no, też się zajmuje profesor Murity trochę tematyką robotyki przemysłowej, głównie w kontekście teleoperacji i jakiegoś planowania ruchu, no i mobilnej w takim zakresie, że tam ma współpracę z firmą Dice. Za to profesor Sato, z którą to chyba mieliście kontakt w ramach konkursu, zajmuje się ogólnie robotami ratowniczymi mobilnymi, przy czym też bierze udział w spotkaniach takich większych zespołów profesora Morita i doradza też studentom w zakresie technicznym. To tak to wygląda. I jeszcze teraz, jako że prezentacja ma trochę więcej mówić o Japonii, to bym zwrócił uwagę na to, że w Japonii inna jest struktura na uniwersytetach. Nie ma za bardzo czegoś takiego jak instytuty. Są laboratoria.
i teraz te laboratoria cieszą się bardzo dużą autonomią i są związane z konkretnymi nazwiskami. W Polsce ja się spotkałem w branży medycznej z czymś takim, że po laboratorium było wprost powiedziane, że to jest laboratorium kogoś, nie wiem, profesora powiedzmy Kowalskiego, a w Japonii prawie każde laboratorium jest wprost przypisane do danej osoby. I to jest też taka specyficzna rzecz, ona jest głównie związana z tym, że no można wtedy taki profesor z taką dużą dozą autonomii może odważnie sobie jakiś temat krążyć, no ale też musi sam zbierać budżety, no i niestety jest to też związane z polityką, czyli z tym, że taki no, określona osoba musi sporo wywalczyć, jeśli chodzi o tematy budżetowe, no i tak dalej. Teraz sama Nagoja jest fajnym miastem, to jest ogólnie miasto duże, ma tam ponad, no zależy jak to liczyć, dlatego że jest nadal to taka metropolia, czyli wokoło samego miasta jest dużo mniejszych miast, ale mówimy o paru milionach ludzi. No i jest miastem, które ma charakter bardziej przemysłowy, to znaczy łodzianie by się w nim czuli ok. Klimat jest moim zdaniem trochę podobny, nie przeraża piękno, jest ono dozowane człowiekowi, podobnie jak w Łodzi, ale są fajne miejsca, tutaj pokazałem takie miejsce, gdzie często sobie chodziłem, czy tam biegałem, to jest Nagoya TV Tower, a za to ten piękny park, który tutaj widziany jest, to jest park, który dzień w dzień w drodze do uniwersytetu mijałem. Akurat moje mieszkanie było w odległości takiej, że tam sobie mogłem piechotą dojść około 1,5 kilometra i sobie dzień w dzień przez ten piękny park chodziłem. Jeszcze trochę się wiosna pojawiała, więc pięknie kwitły kwiaty, naprawdę ładne. Tam przyjeżdżają ludzie z nawet większych okolic, żeby sobie robić zdjęcia. Z ciekawostek nocą ten park się zapełnia cosplayowcami, którzy w tych takich ładnych okolicznościach tam udają ninjów, czy jakieś, powiedzmy, się przebierają za księżniczki. Tutaj piękny, pusty slajd. Teraz tak, jeśli chodzi o to, kto jest głównie członkiem Moritas Lab, to są głównie studenci studiów magisterskich. Tutaj też u nas to jest trochę podobnie, jeśli chodzi o to, co na przykład robi profesor Granosik, ale nie jest to chyba takie super typowe w ogóle u nas nauczanie. Mianowicie to, że studenci studiów magisterskich no, są wprost członkami laboratorium, czyli nie są no, anonimowymi studentami studiów magisterskich. Nie za bardzo się mówi, że się studiuje, nie wiem, robotykę, tylko oni wprost studiują pod danym profesorem i pracują jako członek laboratorium. To znaczy, kiedy była prezentacja profesora Morite dla nowych osób, które były zainteresowane współpracą, to on pokazywał taki slajd, na którym byli pokazani członkowie jego zespołu i wśród tych członków zespołu byli no właśnie profesor Sato, byli pracownicy, ale co ważne, byli też wprost powiedziani o ludziach, którzy są magistrantami. I to się wiąże też od strony takiego studenta studiów magisterskich z pewnymi obowiązkami i z pewnym takim zaangażowaniem. To znaczy, to jest dość ważna decyzja, gdzie on te studia magisterskie będzie robił. Studia magisterskie mają charakter pracy naukowej. To znaczy, no, jest od studenta studiów magisterskich wymagany specyficzny sposób pracy, czy taki sposób pracy, gdzie no, nakierowanie jest na to, żeby pewne rzeczy zbadać i żeby jakieś rzeczy, no też o jakichś rzeczach publikować. I teraz cała edukacja, jaką taki student robi na studiach magisterskich, jest związana z tym, żeby tą pracę naukową móc zrobić. To znaczy, jeśli są jakieś przedmioty, to są przedmioty, które mają mu pomóc w tym, żeby zrobić dobrze pracę swoją naukową. Tutaj zainspirowane jakimiś tam wcześniejszymi działaniami, no, byłem za tym, żeby u nas na studiach drugiego stopnia pojawiły się te projekty. Te projekty, które są, no to no, mi się jako takie podobały, jako pewien rodzaj wprowadzenia do takiego prowadzenia studiów magisterskich, gdzie student może przez ten czas się angażować w jakiś temat. No w Japonii to nawet nie jest tyle, że może się angażować w jakiś temat, tylko to jest jakiś jego temat.
Czy to po prostu jest wprost powiedziane na początku studiów magisterskich, zajmuje się czymś. Teraz tutaj na slajdzie napisałem, że zespoły na studiach magisterskich są 4-osobowe. Głównie chodzi o to, że te tematy, jakie są studentom zadawane, są ogólnie większe. To znaczy, to mogą być tematy związane z konstrukcją jakiegoś robota, mogą być związane z przebadaniem jakiegoś zjawiska. I w związku z tym to są często tematy, ja bym w ogóle nawet powiedział, międzypokoleniowe. I tutaj płynnie przejdę do kolejnego slajdu, gdzie studenci robią, kontynuują pracę swoich kolegów, która no, trwa przez lata. Tutaj mi się mocno kojarzy na przykład to, co się dzieje w zespole Raptors, no, tam ta zmiana pokoleniowa w płynny sposób przechodzi i chyba często się kończy bardzo dobrym sukcesem. No ale chcę powiedzieć, że no, takie coś jest uformalizowane w Japonii, w ogóle jest w strukturze Senpai Kohai, gdzie mamy osobę. Tutaj na obrazku to jest Aina Kamura i ona jest studentką studiów magisterskich i wprowadza młodszą koleżankę w swoje zagadnienia. One pracują razem i to jest jeszcze studentka studiów no, inżynierskich, bachelor, gdzie może się wdrożyć też pracę naukową w takim trochę spokojniejszym trybie. Wie ogólnie, jaką tematyką się będzie zajmować. Oczywiście to będzie zagadnienie związane z tym, co na bieżąco jest potrzebne w projekcie, ale do tej tematyki, sposobu pracy, skąd można czerpać informacje, jakie przedmioty powinna podjąć, to te rzeczy głównie ustala ze swoim senpai. Nazato sensei, czyli już ten nauczyciel, w tym przypadku profesor Morita, ja tam też pełniłem rolę pomocniczego opiekuna paru z tych projektów. Jest bardziej osobą do konsultacji, do pomocy w podejmowaniu jakichś decyzji i w takich no, ważniejszych rzeczach. Tutaj dwóch kolegów, które duże szanse, że przyjadą do Polski. To jest na poziomie studiów doktoranckich chłopak, który jednocześnie pracuje jako rehabilitant, a tu za to kolega ze studiów, to Choki Yu ze studiów magisterskich. No i też taka struktura Senpai Kohai, to akurat w projekcie Chokiego, jego senpaiem jest Masakazu. Masakazu, jak pamiętacie, był u nas przez parę miesięcy. Teraz jest w Tokio, pracuje w Yahoo Japan, ale jednocześnie robi doktorat związany z Aiwako. I teraz jak to w ogóle wygląda? Więc na studiach magisterskich studenci no, muszą robić eksperymenty i muszą brać udział w konferencjach. To też jest związane z ambicją profesora jako takiego, ale ogólnie muszą. To znaczy studenci no, w jakiś sposób się wtedy wierzą, czy na pewno gdzieś mają. I teraz sprawa eksperymentów i konferencji związana z tym, że no, to jest też praca w terenie. Te eksperymenty to są często eksperymenty, no, przynajmniej w tej branży, w której pracuje profesor Morita, czyli no, praca z, że tak powiem, czynnikiem ludzkim wymaga podróży, czy to do szpitali, do innych ośrodków. Tu opiszę troszeczkę badania, które miały miejsce w Yokohamie. No a same konferencje to są konferencje na pewno na terenie Japonii. Oczywiście przez COVID one były zdalne, ale nam się udało już post-COVID-owo gdzieś pojechać, a też to są konferencje poza granicami Japonii. Tu może ktoś pamięta, na Romoko na przykład pojawiali się studenci z Japonii. Często to są sesje posterowe, się z tymi bazukami widzi, często poruszających się studentów. No i oni to muszą robić, muszą umieć to prezentować, pokazywać swoje badania, też się nadstawiać na pewną krytykę od innych prowadzących. Może minimalnie o tym powiem, bo moim zdaniem forma tej krytyki jest super fajna, ale to trochę później. No i teraz też chcę powiedzieć, że studenci i w ogóle takie podejście, przynajmniej w zespole profesora Morita, jest takie, żeby sobie radzić z jakimiś rzeczami i żeby pewne rzeczy no, na bieżąco nad nimi pracować. To, co tutaj pokazuję i to też chyba bardziej do moich studentów, bo
Na pewno tutaj zespół Raptors też takie rzeczy robi w przypadku konkursów, no ale tu są zdjęcia z prowadzonego eksperymentu, który mieliśmy. Ten eksperyment trwał 2 dni i w czasie tego eksperymentu dużo rzeczy trzeba było gdzieś tam czy naprawić, czy przestawić, czy na przykład w odpowiedni sposób przygotować pacjenta. Myślę, że to jest też ważna jako taka umiejętność, która, no, ja pani szczerze mówiąc trochę mnie zdziwiła, bo tam się gdzieś miałem wcześniej przeświadczenie, że jednak trochę sztywniej do tego podchodzą, ale nie, okazuje się, że no, w praniu są, dobrze sobie radzą z takimi sytuacjami, gdzie coś nie wychodzi i na bieżąco coś potrafią poprawić i też mają do tego narzędzie. I teraz też już trochę praktykaliów, jakie powiem, narzędzie, jakie stosuje zespół profesora Morite, to są nie do końca takie, jakie są u nas. Mianowicie jego zespół jest zespołem głównie nakierowanym na pracę związaną z branżą medyczną. W związku z tym prototypowanie w tej branży jest związane na przykład z tym, żeby sobie skonstruować na bieżąco coś, co w odpowiedni sposób uchwyci ludzką rękę, czy na przykład coś, co będzie można podłożyć pacjentowi, żeby jego nie bolało coś w czasie eksperymentów. W związku z tym na przykład bardzo fajny materiał korzystają i to akurat mogę polecić chyba wszystkim u nas. Nie wiem, czy z tego korzystacie, ale jest coś takiego jak niskotopliwy plastik. On nazwa taką angielską to jest polikaproaceton i teraz on ma świetne właściwości o tyle, że to można we wrzątku rozpuścić, robi się z tego taka masa ala żel i można sobie stworzyć na szybko jakiś plastikowy element. I teraz nie dość, że ten element jest, jak już to ta temperatura się obniży, stosunkowo sztywny i stosunkowo wytrzymałe, to jeszcze do tego do niektórych plastików, jak na przykład do ABS-u, świetnie się klei. W związku z tym, jak chce się, można go nawet stosować poniekąd jako klej do klejenia części z plastiku. No i to się świetnie sprawdzało przy tych rzeczach, które testowaliśmy w Yokohamie, gdzie no, były różnego typu podpórki pod rękę, czy jakieś elementy, które trzeba było na bieżąco modyfikować. Pacjenci z udarze mają, no, nazwijmy to, nietypowe ułożenie ciała i trzeba było na szybko po prostu coś konkretnie pod danego pacjenta dorobić. Tutaj za to co pokazuję, to nie jest deseczka, tylko to jest pianka, taka stosunkowo sztywna pianka. I ona dlatego jest deseczką, że to po prostu było kupione w sklepie typu Castorama, gdzie to się stosuje jako jakieś tam elementy w domu, ale to na bieżąco sobie cieli uczestnicy eksperymentu i podkładali takie elementy, takie piankowe elementy, żeby na przykład gdzieś podłożyć pod rękę, żeby to mniej bolało. Tu jest taka też gąbeczka, no, to bardzo dużo od tego korzystaliśmy. To też jest coś, tu pokazuję coś, co raptorsi robią na bieżąco, ale dla mojego zespołu tak informacyjnie przy takim eksperymencie ze sobą wzięli studenci no, dobrych parę pudeł sprzętu, głównie związanych z właśnie tego typu jakimiś pianeczkami, gąbkami, urządzeniami pomocniczymi. To, czego nie robili, to, co wprowadziłam w zespole profesora Morita, to jest nie za bardzo się palili do korzystania z drukarek 3D. Mieli jakąś taką starszą drukarkę FDM, ale nie korzystali z niej, no bo tam mało dokładna, coś takiego, no, jak mało dokładna, to zaproponowałem, żeby kupili drukarkę żywiczną, no i tak zrobili. No i jakiś czas bawiłem się w to, żeby im tą drukarkę stunować i żeby ta drukarka fajnie działała. Też tam przeuczyłem Czokiego, żeby mógł z niej korzystać. No i chyba im znacznie oszczędziłem pieniędzy, bo niektóre z rzeczy, które robili, no to robili, zlecali to na zewnątrz do wytwórców i płacili za jakieś takie drobne elementy 1000 zł. To jest drukarka, tam najnowszy model Ani Kubika z dużym stołem roboczym.
Może w sumie, jak ktoś kojarzy wielkość tych iWag, to tych iWag może wydrukować 4 na raz. No i ogólnie się zachowuje bardzo fajnie. Tutaj z tyłu jest jeszcze dozownik do żywicy, więc można po prostu podpiąć butelkę z żywicą i on sobie, jak jej zabraknie, to dozuje kolejną dozę tego. Działa bardzo ładnie. Dwa takie urządzenia kupiliśmy. Teraz tam poprosiłem Przemkę, żeby dokupił do nas do laboratorium taką myjkę do żywic. Tutaj mam na Politechnice moją prywatną drukarkę żywiczną, pierwszą generację, a nie Kubika, ale wydruki były bardzo fajne. To, na co zwracam uwagę dla wszystkich, którzy chcą korzystać z drukarek żywicznych, to jest to, że pięknie drukują i drukują aktualnie stosunkowo szybko. To znaczy takie elementy, no, cztery mogę w sumie wydrukować. No, iWaka jest wielkości szklanki, no to mogę cztery szklanki wydrukować na raz w jakieś 4 godziny, więc ciężko jest zrobić to innymi technikami szybciej, jeśli się nie chce znacznie tracić na jakości, ale za to diabelnie to śmierdzi i ogólnie jest w ogóle drażniące. To znaczy, może ja mam jakieś tam uczulenie, ale nawet dowolny kontakt ze skórą tu, no, mocno mnie ranił i w związku z tym na taki sobie zestawik kupiłem, czyli no, maska taka już porządna, fartuch i rękawice, i to generalnie polecam każdemu, kto się chce z tą technologią bawić, bo nawet jeżeli tam macie twardszą skórę niż ja, to myślę, że po jakimś czasie już też można sobie się podrażnić. Teraz to, co jest też ważne, ja jestem w ogóle tego wielkim fanem, to jest, żeby mierzyć rzeczy. W branży tej, w której pracowaliśmy, to mierzenie było, oprócz tego, co było podstawowe jakieś mierzenie, no czyli na przykład, jeżeli był temat, hipoteza była taka, że się poprawi człowiekowi zakres ruchu, no to goniometr, to oprócz tego było dużo dodatkowych pomiarów. I to myślę, że jest w ogóle dość dobrym pomysłem. Tutaj takim podstawowym, dodatkowym pomiarem, jaki był stosowany przy tych ludzkich rzeczach, to był pomiar napięcia mięśniowego za pomocą AMG. To AMG miał profesor Molika, to jakiś taki fajny układzik do mierzenia AMG ze stałymi elektrodami, takimi plastikowymi. Stałe elektrody plastikowe nie do końca rekomenduję, z racji tego, że formalnie to by trzeba było jakieś tam mocno czyścić, ale no, takie coś się działo. To, co się też działo dodatkowo, to jest to, że przy każdym takim eksperymencie było rozstawione masa kamer, ileś było kamer takich, no takich jak 10 lat temu się używało, żeby sobie zdjęcia rodzinne robić, i też było nagrywane audio. I teraz to się działo po to, żeby pewne rzeczy można po fakcie na spokojnie było przeanalizować. To znaczy eksperyment tutaj, który się dział w Yokohamie, to był eksperyment, do którego się zespół Morita przygotowywał parę miesięcy, ale i tak w praktyce jest dużo sytuacji stresujących, się patrzy na to, co się dzieje, a dużo rzeczy się nie zauważa. No i w związku z tym można sobie później z tych nagrań audio i wideo po prostu na spokojnie zobaczyć, że nie wiem, coś wychodziło, coś nie wychodziło, był jakiś problem. To było rejestrowane paroma kamerami. Oprócz tego jakieś dodatkowe były czujniki w różnych miejscach. Tutaj też rzecz, gdzie jestem fanem i to się w ogóle w robotyce w coraz większej ilości projektów pojawia, to jest takie przy okazji mierzenie sił. Gdzieś tam się dorzuca te tensometry, one gdzieś mierzą sobie siłę. Tu też było takie zrobione przez studenta Morita, taka amatorska wersja czujnika paroosiowego siły, ale fajnie działał, a był z takich układzików robiony, które tam kosztują chyba 10 zł sztuka, także niekoniecznie drogim sposobem. Była za darmo zdobyta informacja o siłę, i która może posłużyć do też analizy tego, co tam się dzieje po drodze. Też taki trochę nietypowa rzecz to jest rytmika. I teraz ta rytmika w ogóle pomagała w prowadzeniu eksperymentu. Mianowicie był wykorzystany taki metronom muzyczny i ogólnie w samym szpitalu, bo to się działo na Uniwersytecie, w Szpitalu Uniwersyteckim,
to było dużo w ogóle metronomów, czyli gdzieś do czego się używają i te metronomy pozwalały, żeby pewne rzeczy robić w jakimś tempie, czy powiedzmy, nie wiem, chcemy robić co sekundy jakieś coś, no to ten metronom łatwo nam pozwala to tempo utrzymywać. No, prosta rzecz, ale ładnie działała. No i oczywiście badania medyczne, które przeprowadzaliśmy, no to też były związane z określonymi już pomiarami, które gdzieś tam wcześniej trzeba sobie dać. Jakbym to miał przekładać na ogólnie na robotykę, no to na pewno jeżeli jest jakieś twarde kryterium, którym można coś zbadać, no to myślę, że ten wysiłek trzeba włożyć, żeby jakoś to ustawić, jeśli jest jakaś tam rzecz, która pozwoli nam porównać te wyniki. No, w branży medycznej tych skal tak zwanych jest dużo i z tych skal można skorzystać. One mierzą ogólnie masę rzeczy, które się robi, czy czas działania, stres, napięcie mięśniowe, ogólnie do prawie każdego jakiegoś kryterium psychologicznego, psychofizycznego można znaleźć skalę, którą można skorzystać i warto to robić, no bo wtedy jest wprost porównanie do czegoś. Tutaj też pokazuję, to mnie zaciekawiło, ale w miejscu, w którym byliśmy w tym szpitalu uniwersyteckim, to było miejsce ogólnie pokój po prostu do eksperymentów. I o tyle był fajny, że w szafkach było wprost dużo przyrządów pomiarowych, które można sobie było pożyczyć. Takich od nawet najprostszych, po prostu jakiś stoper z alarmem, właśnie metronomy, goniometry różnego typu, submiarki i tak dalej. No, w branży medycznej ten temat pomiarów jest super, super istotny. Teraz już po kolei powiem tylko o paru miejscach, gdzie byłem. Więc jedno takie miejsce to było Welfare 2022, pierwszy po COVID-zie odpowiednik naszych targów rehabilitacja, tylko że związany głównie dla urządzeń do wsparcia dla osób starszych. I to było komercyjne targi, to znaczy rzeczy, które można sobie kupić i mieć czy w domu, czy w szpitalu. Ogólnie to są rzeczy, które też są dostępne w Polsce, przy czym i z kwestii finansowych, i z kwestii społecznych, tam większy jest na to popyt. Więc się po prostu te rzeczy pojawiają, no można je kupić, fizycznie można było zapłacić i kupić. U nas często takie droższe rzeczy to są bardziej na targach jako takie gadżety, a tu spokojnie można było kupić. Tylko przez to przejdę, no ale to jakiś wózek, który ma sprzężenie takie, które wspiera pacjenta, to było na wzniesieniu. No i testować to można było, że jeżeli z tego wzniesienia się zjeżdżało, to ten wózek załączał hamulec. Szczerze mówiąc, średnio to działało, głównie chyba z kwestii źle dobranych tych parametrów regulatora, ale no to też było dobry taki refresher, że regulatory ważną rzeczą są. Tutaj rzecz też istotna i ciekawa, mianowicie łóżka, które mierzą parametry człowieka i te parametry są brane głównie z samych zmian w nacisku / ciśnieniu. Ileś było różnych firm, które wystawiały i które korzystały z różnych technologii, jak to robić, ale w tym momencie jesteśmy na takim poziomie, że można po prostu podłożyć matę pod materac i wiedzieć, jakie ktoś ma na przykład tętno. Także tutaj taka materiał, to chyba było przez Panasonic pokazywane, jak wygląda taki pas, taki pojedynczy pas, jest pojedynczym czujnikiem i z niego można wyciągnąć takie dane jak oddech pacjenta, jak jego tętno i to monitorować. Takie te stanowiska, one są związane na przykład z kamerami, można też jeszcze uzupełnić kamery i w szpitalu zamontować jakiś system, gdzie wiemy, że no, co z pacjentem jest, no jeżeli nie wiem, nie wykrywam jego tętna, no to możemy sobie spojrzeć na kamerę, czy on wstał, czy może leży i nie wykrywam jego tętna i wtedy wymaga to pomoc. Też na tych samych targach, no to co było, czego dużo przykładów widzieliśmy od wielu firm, to było egzoszkielet. No ja byłem na etapie przed przyjazdem do Japonii, że gdzieś w Korei te egzoszkielety w jakimś tam stopniu są stosowane. No tu się okazało, że to jest no, ileś konkurujących ze sobą firm, które te egzoszkielety podają. I teraz jak widzicie, to są to takie pozy specyficzne w
profesora Morita i jaj, gdzie to ciało jest takie wygięte mocno, głównie dlatego, że ten egzoszkielet nie wspiera we wszystkim, tylko on ma konkretnie wspierać pielęgniarkę w tym, żeby mogła podnieść pacjenta z łóżka na przykład. Więc w momencie, kiedy tak się ktoś zegnie, no to w jakiś sposób ma tego człowieka wyprostować, bo tu się zakładamy, że po prostu taka osoba w tym momencie pacjenta złapie i go na przykład będzie podnosić z łóżka czy z wózka. I teraz może już właśnie się zaczniemy na filmy przełączać, bo tutaj jakieś filmy mam. Okej. Tu mamy chyba profesora Morita. Gdzie on sobie testuje takie. To było ileś firm, była też jedna z takich znanych firm, to była Cyberdyne. I ogólnie były dwa różne koncepty na to. Jeden z tych konceptów to był koncept elektryczny. Głównie był związany z tym, no, jakby ktoś tam mechanicznie był zainteresowany, to zazwyczaj to, co się działo, bo sobie to testowaliśmy na sobie, te urządzenia, to było, że albo gdzieś była siła pomiędzy nogami a biodrami, albo była siła pomiędzy nogami a korpusem. To chyba było najlepsze urządzenie z tych, które spotkaliśmy, i to urządzenie jest urządzeniem bez żadnego silnika. Wymyślane przez chyba Holendrów. Jest, de facto robi z człowieka sprężynę, to znaczy kiedy się wygina człowiek, to działa mu przeciw siła na klatkę piersiową, która się bierze stąd. Tutaj jest sprężyna i siła jest przekazywana przez ten pręt. To niebieskie coś jest prętem. I teraz z moich eksperymentów, które z tymi urządzeniami robiłem, i to też profesor Morita miał podobne zdanie, to urządzenia, które silników nie miały, o dużo lepiej się zachowywały, o dużo lepiej. Co to znaczy nie miały silników, albo miały sprężynę pneumatyczną, albo w ogóle miały jakiś układ pneumatyczny, się zachowywało dużo lepiej niż silnikami elektrycznymi. Niestety, przynajmniej te układy, które tu były, te minimalne opóźnienia czasowe, jakie się pojawiały, znacznie pogarszały jakość tej interakcji. To znaczy były jakieś krótkie opóźnienia, które powodowały, łącznie z tym, że te urządzenia wpadały w oscylację, ale nawet jak nie wpadały w oscylację, to opóźnienie po prostu powodowało, że ta siła była bardzo nienaturalna. Kiedy tutaj przez ten układ pasywny, po prostu mamy po prostu układ, wyginam się, on mnie prostuje i coś takiego jako egzoszkielet do podnoszenia kogoś sprawdzał się bardzo dobrze. Nie wiem, na ile by trzeba było jeszcze przyspieszyć te wszystkie układy, żeby to nie było wyczuwalne, ale to nawet nie chodzi, że to było niekomfortowe, tylko po prostu no, sprawiało wrażenie, że to nie działa. Tu jeszcze z targów tych mam takie urządzenia i to jest za to do przenoszenia pacjenta z wózka na przykład na łóżko. Jest wersja tego analogowa, która no, ma formę taką, no, ale podjeżdżamy do pacjenta, łapiemy go takim haczykiem i go możemy przenosić. Tutaj głównie chodzi o to, że no, jak mówimy o starzeniu się społeczeństwa, to mówimy też o starzeniu się kadrem. Czyli panie pielęgniarki, to jest tak a propos w Polsce też bardzo mocno obserwowalne. Średnia wieku pielęgniarek cały czas rośnie. W Polsce to jest chyba 50 lat, więc akurat ten sam problem my mamy, że te osoby, które pomagają osobom starszym, no też nie mają za dużo sił. No i różnego typu tutaj pomoc była prezentowana dla nich. Tu niektórzy konstruktorzy tych urządzeń na targach to byli ludzie z Nagoya Institute of Technology, więc też trochę sobie rozmawialiśmy o takich kwestiach politechnicznych. Jeszcze tu chcę pokazać firma, która
firma, która sprzedawała ten egzoszkielet, ona mówiła, że no tam niestety ten egzoszkielet nie jest produkowany przez Japończyków, na zasadzie z takim dużym wstydem, że to nie oni wpadli na taki świetny pomysł, ale za to mówią, że uzupełnili to urządzenie o taki egzoszel i ten egzoszel ma takie świetne właściwości tłumiące i służy do tego, żeby pacjent tak komfortowo obudować, żeby on nie miał czy pacjenta, czy pielęgniarkę, żeby po prostu miała wygodne takie elementy. Tego typu żele, one są też dostępne w Polsce, no ale ten naprawdę był bardzo fajny. Tam demo było takie, że można dowolną rzecz rzucić i nie pęka, i jednocześnie jest ten ruch hamowany. Dobra, to przejdźmy dalej. Jeszcze z takich, no, czy śmiechostek, czy takich trochę zwracania uwagi na problemy, jakie mają, no to dla przykładu osoby, które nie mogą wstać z łóżka, mają też różne wyzwania związane z utrzymaniem higieny i utrzymaniem, powiedzmy, komfortu życia. No i było parę urządzeń związanych z tym, żeby nie taką osobę na przykład na taki przenośny zestaw fryzjerski, był przenośny zestaw dentystyczny. No i też takie w cudzysłowie eleganckie, no ale no powiedzmy takie do domu przenośna toaleta z dość ambitnym systemem, żeby to higienicznie później zapakować i żeby to nie pachniało. Dalsze moje wycieczki, bo tych wycieczek trochę było, ja tu nie mówię o jakichś turystycznych, bo tam gdzieś po okazji sobie popodróżowałem w ogóle po Japonii. To była podróż do Tokio. W Tokio odwiedziliśmy dwa ośrodki. Jeden z tych ośrodków to był ośrodek, z którym, to znaczy oba korzystają, nie, przepraszam, jeden korzysta z Iwaki, a drugi korzysta z takiego urządzenia, które ma służyć do badania balansu za pomocą wibracji. I to nam trochę opowiadał profesor z tego ośrodka, co on z tym robi, ale ogólnie eksperymenty są takie już bardzo medyczne, związane z tym, jak wygląda proces tego, żeby dana osoba mogła chodzić, się tam nie przewracać, jakie czynniki trzeba z tym. Tutaj drugi, taki bardziej, no pewnie dla mnie, też dla profesora Gronesika znany temat, to są dzieci wymagające pomocy. Byliśmy w ośrodku dla ogólnie dzieci z niepełnosprawnych, no i na przykład pokazali nam, tutaj zagadkę dostałem, czy wiem, co to za pokój. No oczywiście wiem, bo to był pokój do terapii sensorycznej. Przy okazji trochę porozmawiałem o roboterapii, o tym moim poprzednim projekcie. No ale i dla osób niewtajemniczonych to takie licho służy do tego, żeby osoby, które mają kłopot z odpowiednim doznawaniem, wprowadzać w te zmysły w kontrolowany sposób. No i tu można kontrolować właśnie, jakie światła się pojawiają, jakie tam są dźwięki, też jakieś ruszające się rzeczy, tam się też psika w powietrze jakimiś rzeczami po to, żeby na przykład dzieci autystyczne wprowadzić. Tutaj ja sobie patrzę na takie marchewki i tak dalej, nie dlatego, że lubię te marchewki, tylko dlatego, że nam demowano układ do kontrolowania rzeczy za pomocą wzroku firmy Tobi. My to u siebie też chyba testowaliśmy, ale działa różnie. Samą kontrolę wzroku, czy ja tutaj Tobiego mam? Samą kontrolę wzroku, tutaj jestem ja, ode mnie jest to skalibrowane i sobie się wzrokiem można wybierać to, na co ja patrzę. To później taka osoba niepełnosprawna może powiedzieć, że na przykład, nie wiem, wszystko jest ok, albo tak, nie. Coś takiego samym wzrokiem. I ogólnie działa to fajnie. Jak się pytałem, na ile to jest stosowane przez osoby niepełnosprawne, no to temat jest taki, że de facto bardzo szybko męczy osoby niepełnosprawne. Był tam chłopiec, który był taki w pełni sparaliżowany i on miał zamiast takiego Tobiego myszkę, która korzystała z mikroruchów, bo go właśnie sam taki Tobi bardzo szybko męczył. Z ciekawostek to myszka miała, te mikroruchy były przez no, urządzenie do akwizycji danych przerabiane, ale komuś się nie chciało samej przerabiać
dobudowywać układu do myszki, po prostu był wpięty układ tych mikroruchów do myszki. Nie mam fotografii tego, ale taka ciekawostka. Generalnie Japończycy, jak zauważyłem, nie są mistrzami świata w takiej elektronice, takiej powiedzmy na małą skalę. To tam są czasem troszkę karkołomne te rzeczy. Teraz drugi eksperyment, to już eksperyment, w którym uczestniczyłem i z którego się dużo byłem w stanie nauczyć, to był eksperyment w Yokohamie. Yokohama to jest miejsce, gdzie jest Shonan University i gdzie jest zespół profesora Tanabe. Tam analizowaliśmy, to znaczy zbieraliśmy dane do dwóch eksperymentów i może pokażę te eksperymenty jako takie, jak one wyglądały, bo trochę pewnie ciężko jest z tego coś załapać. Jeden z tych urządzeń to jest urządzenie, które ma służyć do tego, żeby automatycznie robić coś, co się nazywa piston therapy. I to piston therapy to jest w przypadku, kiedy osoba ma spastyczną rękę, to znaczy jego ręka jest sztywna, to, żeby chociaż na chwilę ona jakąś elastyczność w tej ręce odnalazła. No jest takie brutalne urządzonko, które po prostu z określoną amplitudą jest w stanie, i też z określoną prędkością, jest w stanie tą ręką uderzać. Nad amplitudą się nie ma kontroli, bo to jest takie zwyczajne, no oscyluje sobie to urządzenie, ale nad samą prędkością się ma kontrolę i to też było weryfikowane, czy coś się zmieni. Tutaj widać czujnik EMG, no i przy okazji masa różnych pomiarów była brana. Samo urządzenie wydaje się po tych eksperymentach, że działa. Było jeszcze drugie urządzenie i tutaj nie mam jakoś strasznie dużo fotografii, ale to jest to urządzenie. Tutaj jest ciekawa hipoteza, która mówi o tym, że jeżeli takie coś pacjentowi robimy, czyli on sobie swoim ramieniem naciska na rękę, to mimo tego, że nie ma nad ręką kontroli, to pracują mu te mięśnie. No i to też weryfikowaliśmy. Tutaj już te wyniki były o dużo gorsze, ale sam proces takiego poprawiania i prototypowania można sobie było zaobserwować. Dobra. Co jest takie ważne? Więc ważne jest to, że to była praca zespołowa, i tam dużo rzeczy takich fajnych się działo. Mianowicie samo przygotowanie było takie, że gdzieś tam wcześniej dla każdego pacjenta było przygotowane takiego różnego typu tabele. To są tabele z zakresem ruchu i też na bieżąco można było sobie gdzieś tam te rzeczy podglądać. Tutaj jest pewna kontrowersyjność w to, czy ma sens, żeby wszyscy na bieżąco widzieli, czy to się poprawia, czy nie. Ale forma tego eksperymentu, czyli to był taki eksperyment w miarę podstawowy, to znaczy w miarę pierwszy, czyli taki pilot study, to myślę, że to jest fajna forma, żeby to sobie na bieżąco można było robić. Tutaj właśnie młodsza studentka była od tego, żeby te dane zapisywać. No i żeby to robić szybko i sprawnie, no to był taki podział pracy. Też to, co pokazywałem wcześniej, to jest to, że no szczególnie przy tym eksperymencie, tym drugim, rzeczy trochę nie były dostosowane i też na bieżąco gdzieś te rzeczy poprawiano. Czyli tutaj może to słabo widać, ale na przykład właśnie przyklejono ten element za pomocą tej masy na 60 stopniach, a tutaj profesor Tanabe na przykład dla pacjentki gdzieś w czasie samego eksperymentu trochę tą rękę bada i relaksuje. Też moim zdaniem super rzecz, która się działa i to nie wiem, czy do końca się dzieje w naszych warunkach, to jest to, że po tym dniu badań po prostu z pacjentami no, poszliśmy świętować, po prostu, żeby nie traktować. To są oczywiście pacjenci, którzy mogą świętować, to znaczy są dojeżdżający, nie leżą w szpitalu, tylko dochodzą, ale myślę, że bardzo fajny akcent i to też pozwoliło na przykład poznać ich zdanie jakieś o tych rzeczach na mniej formalnym sposobie. W Japonii ogólnie bardzo ważne takie spotkania, tam większość interesów to się ubija przy jedzeniu, ale oprócz tego moim zdaniem miły akcent, że coś takiego miał miejsce. Teraz też rzecz bardzo fajna, też zbliżamy się do ostatnich slajdów, mianowicie uczestniczyłem w konferencji w Sapporo,
To jest bardzo fajne z tego powodu, że tam no, udało mi się jakieś onsen zwiedzić, zobaczyć fajne miejsca i zjeść pyszne owoce morza. Ale sama konferencja ma bardzo fajną formę. To jest bardzo duża konferencja, która się składa tylko z wielkiej sesji posterowej. Ta wielka sesja posterowa to jest 1500 posterów, gdzie studenci z całej Japonii przyjeżdżają i na paru sesjach posterowych, sesjach w znaczeniu taki pojedynczy student stoi 3 godziny i powiedzmy na jego miejsce wchodzi inny poster, opowiadają o wynikach swoich badań. I te badania są z różnych, są tematycznie ustawione, te tematy były bardzo szerokie no, i robotyka w Japonii jest mocno rozwinięta i bardzo ciekawe były te projekty. Ale taki student właśnie na studiach drugiego stopnia musi taką prezentację zrobić. Te prezentacje właśnie mają formę tego, że jest poster. Najczęściej student miał przygotowaną taką krótką prezentację, którą po prostu mówił, kiedy przychodzili ludzie do plakatu. No i teraz to jest coś, co moim zdaniem, nie wiem czy tutaj będzie, chyba nie będzie, ale to, co też było super fajne, to jest to, że profesorowie z innych ośrodków no, zadawali podchwytliwe pytania, ale też doradzali takim studentom. To znaczy, studenci, którzy mieli jakieś na przykład badania, no to taki profesor z innego ośrodka mówił, a może na przykład to by jeszcze warto było zrobić. Takie była też duża wartość edukacyjna tego. Ja tutaj miałem plan, żeby tych studentów trochę postresować i ich tam pytać po angielsku, ale wreszcie zrezygnowałem i sam siebie stresowałem, mówiąc o tych tematach technicznych po japońsku. Ale ogólnie taka forma, gdzie studenci też się uczą, jak się z krytyką sobie radzić i też w jaki sposób o swoich badaniach opowiadać, jest świetne. Jeszcze takie technikalia, na przykład śmieszne, to było to, że na niektórych posterach były fizycznie przyczepione tablety, na których było wideo z jakiegoś eksperymentu. Dużo też było dem na żywo i można sobie było jakieś rzeczy pobadać. Tutaj na przykład bardzo ciekawa rzecz z chwytaki origami z papieru i to te chwytaki działały. No to też no, część studentów pokazywała tych rzeczy. To i tak ważne, że na samych plakatach co było, ale no takie demo oczywiście fajnie działa. Może trochę filmów z takich dem mam. Tutaj jest na przykład związane z tym, żeby poruszać rybą. To była prawdziwa ryba, nie symulowana ryba, za pomocą takich pasów. Czyli to robotyka polegała na cybernetyce, na sterowaniu żywym organizmem za pomocą właśnie takich linii. To cała była sesja związana z połączeniem biologii i robotyki, głównie pod kątem takim, że to są eksperymenty biologiczne, gdzie robotyka jest wsparciem. Tutaj też podobny taki pomysł, czy może ktoś jest w stanie zgadnąć, co tu się dzieje na tym filmie? Co to jest? Jak ktoś zgadnie, to będzie wielkie gratulacje miał. Co tu się dzieje? No, ja bym nie zgadł. Pomysł, jaki był za tym urządzeniem, to jest to, że pies na swoich plecach nosi dla siebie karmnik. I teraz to ma służyć do tego, że kiedy chcemy nad jakimiś behawioralnymi eksperymentami ze zwierzęciem robić, czyli dla przykładu chcielibyśmy, żeby nie wiem, pies przeszedł labirynt, to żeby temu psu nie przeszkadzać, to kiedy on coś robi dobrze, to zdalnie z tego wyrzutnika wyrzuca mu karmę przed buzię. I taki pies może sobie dostanie nagrodę za czynność, a nie kojarzy tego z człowiekiem, bo robi się to zdalnie. Jeszcze te z fajnych rzeczy, które tak są w mojej branży, to tu jest na przykład taki soft robot, który był w pełni wydrukowany. No, on nie był w miejscu wydrukowany, to są dwa wydruki. Te pasy są z TPU, a to żółte to jest bardzo elastyczna żywica. I to no, z tego powodu też sobie ostatnio eksperymentuję z żywicami miękkimi, żeby właśnie trochę na ten temat więcej zobaczyć. No, ta była wyjątkowo elastyczna. Ta żywica, no, struktura takiej miękkiej gumy do żucia, coś takiego. I
wydrukowana właśnie na bieżąco. Tutaj też w dziedzinie Soft Robots, taki chwytak, moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł, to jest ze spawana, a sam chwytaczek się zamyka poprzez właśnie interakcję takich dwóch elementów. Świetna moim zdaniem sprawa. Pokazywali, no i to są właśnie prace studenckie, czyli taki student w ramach swojej pracy magisterskiej robił, czyli na przykład od robotów origami to były dwie w ogóle konkurujące ze sobą prace. Znaczy obok siebie były dwa stanowiska, gdzie były dwa pomysły na robota origami, na chwytak origami, przy czym jeden działał dużo lepiej niż drugi, także no, jednemu się studentowi udało. No i już kończąc, to oprócz tego, że tam pracowałem, może jak kogoś to interesuje, to ogólnie do pracy przychodziłem na jakąś 9:30, wychodziłem gdzieś tak pomiędzy 5 a 7 wieczorem, także takie grubsze 9 to 5 było. No to oprócz tego byłem tam bardzo miło przyjęty. Profesor Morita mnie zaprosił do swojego domu z profesorem Sato. Też tam mieliśmy jakieś imprezy, to akurat w Hokkaido w barze whisky, takie whisky sobie zamówił profesor Sato. Także bardzo sympatycznie byłem przyjęty, bardzo nas tam zapraszają i mam nadzieję, że uda się uruchomić coś, co nazywamy partnerstwem strategicznym, gdzie pomiędzy naszą instytucją i tutaj rozumianą generalnie jako my, Zakład Sterowania Robotów, może ktoś jeszcze w instytucie, plus medycy z Uniwersytetu Medycznego, byśmy mieli współpracę z zespołem profesora Morita i z innymi zespołami związanymi z robotyką i z informatyką w Nagoya Institute of Technology. To takie coś próbujemy uruchomić. No, po moich doświadczeniach, to jednym z celów, jakie ja tam miałem, żeby się przejechać, to było to, żeby zobaczyć, czy tam no, ta kultura pracy jest fajna i czy tam jest sympatycznie. No to po tych paru miesiącach mogę stwierdzić, że jak najbardziej tak. Są bardzo sympatyczni i bardzo, bardzo fajnie się pracuje. I w związku z tym na pewno bym chciał, żebyśmy to kontynuowali. Jeszcze tak, to już pod koniec, no to mało mówiłem o swoich badaniach, ale udało mi się przeprowadzić taki eksperyment medyczny. W tym eksperymencie medycznym sprawdzałem, na ile jesteśmy w stanie sprawdzić, co użytkownik robi, czyli czy pracuje za łaką, czy się relaksuje to z samego tętna, czy jesteśmy w stanie coś takiego sprawdzić. Tak, jesteśmy, 86% miałem dokładności tego. No i już takie ostatnie rzeczy, no to na pewno to duża część osób akurat oglądających ten film w Japonii była, ale trzeba sobie myślę trochę pobyć, żeby takie parę takich ciekawostek gdzieś tam zobaczyć i na to spojrzeć. A jeszcze z takich ostatnich filmów co do tej przyszłości, ja bym chciał powiedzieć, że moim zdaniem, jeśli chodzi o nasz poziom technologiczny, o poziom japoński technologiczny, tak strasznie od siebie nie odbiegamy, tylko to, czym się różnimy, to jest to, że no, tam niektóre problemy są rzeczywiście na tyle bolesne, że już je trzeba rozwiązywać. Dla przykładu spotkałem roboty w sklepach i spotkałem roboty w restauracjach. No i to były takie praktyczne robociki. No, był sobie na przykład robot sprzątający w sklepie. On przy okazji ostrzegał, że jedzie i żeby się go nie bać. Tutaj chyba specjalnie dla naszego zespołu trochę podejrzewam sobie, bo on w ogóle na tych swoich plecach pokazuje mapę, którą sobie robi. Także mapa tak na oko robiona skanerem. Ale on taki sobie jeździł po sklepie i sprzątał. A za to w restauracji spotkałem trójkę robotów, które dostarczały jedzenie do stolików. No tego u nas jeszcze nie ma, ale myślę, że to jest temat bardziej tego, że jeszcze tego po prostu nie wprowadzono. Fajnie, że w Łodzi jest jedna, która mają właśnie te roboty. No to właśnie. Chyba się nazywa ta firma, która dostarcza te roboty. Także właśnie, no nie jesteśmy daleko, no tu po prostu to są, tak? To nie jest jakby nowość, jako taka nie reklamowała się ta restauracja, że ma roboty, to bardziej była szczerze mówiąc trochę upierdliwość tej restauracji, ale takie rzeczy są po prostu na co dzień, które sobie można zobaczyć. Także moim zdaniem technologicznie to się jakoś strasznie nie różnimy, no stosunek do pewnych rzeczy jest inny
i to by było na tyle. Na pewno są przez ten sposób, w jaki pracują na przykład studenci na studiach magisterskich, to niektóre projekty są dużo bardziej odjechane. Bo jeżeli możemy zaangażować dużą ilość studentów w ciekawe prace naukowe, no to zakres możliwych tematów, które sobie można zbadać, jest po prostu szerszy. W związku z tym no, na samej tej konferencji, to się dopytywałem, to w Japonii takie konferencje rocznie są 3 dla robotyków, gdzie właśnie no, zależnie, one się trochę tematyką różnią, no, ale mówimy tutaj o gdzieś tak no, 4000 studentów, którzy mogą w tym uczestniczyć i pokazać swoje prace, no to po prostu ilość pomysłów, jakie się pojawiają na takich konferencjach jest wielka. No i to, no tu myślę, że można zobaczyć, co oni robią, bo niektóre z tych pomysłów były naprawdę odjechane i mi się bardzo podobało. Jakby ktoś chciał więcej, to mam same materiały, postery z tej konferencji mam, trochę więcej filmów też mam. No i tak podsumowując, no ja się świetnie na tym bawiłem, dużo się nauczyłem. I chciałbym też, żebyśmy niektóre rzeczy, to znaczy tu mówię o moim zespole na temat prototypowania, tam parę rzeczy udało mi się podejrzeć i są bardzo fajne. I też myślę, że współpraca z Japończykami będzie się rozwijać. Profesor Sato też bardzo chętnie by kogoś widział od nas tam u siebie i też z drugiej strony może się nawet w tym roku pojawią na wspólnej konferencji. No to by było tyle. Czy jakieś pytania ktoś ma? Bardzo dziękuję Pani Gorze za ciekawe przedstawienie. Atrakcyjnego, myślę, wyjazdu. Tak, oczywiście otwieram dyskusję, także jeśli macie jeszcze jakieś pytania do Pana Igora, uwagi. Zachęcam oczywiście zwłaszcza tych najmłodszych doktorantów, którzy, pewnie Pana Krystiana też, który musi w szkole doktorskiej mieć wizyty takie średniookresowe, czyli powiedzmy, że tam co najmniej miesięczne, ale w sumie przez cały tok studiów 3 miesiące wyjazdów musi być. Do rozważenia może tego ośrodka, może Shibaure. Pomoc na pewno od Pana Igora będzie bezcenna. I myślę, Panie Igorze, w kontekście tego rozwoju Pańskiego zespołu wokół projektu LIDER, no to myślę, że warto jakoś trzymać tych studentów, którzy gdzieś tam się kręcą właśnie kolejnymi pracami, czy to inżynierskimi, czy później zachęcać do tego poziomu magisterskiego, czy dalej, no bo to jak widać, no ludźmi projekty stoją, także tak jak zresztą Pan powiedział, więcej studentów to więcej możliwości eksperymentowania niedużym kosztem, tak? Czyli na przykład w ramach przygotowania się do następnego wniosku już jakąś pulę badań czy eksperymentów można zrobić właśnie w postaci takich prac. Tak, to w ogóle powiem, no, to jest na pewno w ogóle charakterystyczne dla Japończyków, że oni tam są w miarę odważni w tych swoich eksploracjach. Takie, no, niektóre to były bardzo, bardzo daleko od praktyczności, ale za to no, jako obserwator, jak coś takiego widziałem, no to mi się za to uruchamiało jakieś, do czego to by się mogło nadać, bo no, były takie bardzo, bardzo dalekie, ale no, to też wynika, że po prostu no, i ludzi mają i chętnych do tego, żeby takie rzeczy eksplorować. No, temu też ma służyć to ta przestrzeń, nad którą pracujemy, tak? Czyli to Centrum Projektowania Uniwersalnego, czy jakkolwiek je później roboczo, czy jakkolwiek je później docelowo nazwiemy, to myślę, że to też będzie jakiś potencjał, który powinien zachęcać właśnie do takiej wspólnej pracy nad różnymi pomysłami, odważnej pracy nad różnymi pomysłami, właśnie prototypowania. No mam nadzieję, że to chociażby to ta strategiczna współpraca może też pomagać w rozwoju tej koncepcji. No dobrze, to bardzo fajnie. Dziękuję za prezentację. Nagranie myślę, że warto udostępnić też właśnie temu zespołowi, który tam wokół R4H działa, czy zespołowi R4H.
No i co? I pewnie rozpoczynamy taki bardziej wakacyjny okres, czyli pewnie prezentacji naukowych na razie nie będzie, chyba że to uzupełnienie od pana Bartka, o które prosiłem, bardziej tej części teoretycznej, to proszę dać znać, panie Bartku, czy chciałby pan za tydzień uzupełnić to, tak żeby był taki kompletny jakby obraz, a pan miał trochę więcej teorii, no bo przypominam, że czterech doktorantów przechodzi już niestety w tę fazę przedłużania, konieczności przedłużania. Także coś będziecie musieli napisać, żeby przekonać studium doktoranckie, to nasze wydziałowe, żeby jeszcze was rok albo dłużej trzymało to studium. No dobrze. Pewnie będziemy się jakoś tam sukcesywnie rozjeżdżać.